się krąg śmierci. Ściga ich po krańce ziemi i poza nią. W nim nasze zbawienie. Jedno jest życie, które dominuje we wszechświecie i dzierży ono stalowe ostrze pomsty. Oto i wielki Slayer. Naszą tutaj rozgrywkę Doom Eternal. Witam was w kolejnym odcinku. Co robimy dalej? Piekło na ziemi. Dalej tutaj gramy sobie. Ładujesz mi się. O jedy. Z tego miejsca mi się tutaj dorwało. Ogólnie jest taki problem, bo ja nie mam amunicji. Dobra. Jest trochę lipa przez to, nie? Są te potwory. Kogo zabiłem? Tu mamy trochę więcej amunicji, tylko ja muszę wyjść stąd chyba. Czekaj, kalt? Nie, środki krótkie myszy. Się ich rozpierdzieli, będzie lepiej. Jak mi się wydaje. Rozwaliłem to dziadostwo. Ale za amunicję naprawdę to jest krucho, nie? Kurde, znowu zginęłem w tym samym miejscu. No ja pierdzielę. Jak to dziadostwo pokonać przy tej kontrolnej? Uda się go trafić w płaszcze, przylepną. Aha, muszę granat atomkowy potrafić w płaszcze. Dobra. Dobra. Rozwaliłem to dziadostwo. Ja naprawdę teraz to będę miał amunicji w ogóle. I teraz tak, jak mam czym go trafić? Trafiłem to płaszcze chyba. Nie, trafiłem. Tak, jak mi to będzie tutaj. A ja w ogóle amunicji nie mam. Naprawdę, to jest relikt. Fajnie się rozcina w roku wszystko, ale z tą amunicją to jest porażka jakoś tak naprawdę.
Dobra, idziemy dalej. Znowu napierdalałem się? Kurde, chyba to nie miałem. Aha. Ściany się złamały. Naprawdę mi się amunicja bardziej przyda niż to wszystko. Na razie jest naprawdę kiepski. Amunicję tutaj trochę zrobili, bo coś innego zrobiłem. Trzeba amunicji, nie? Teraz naprawdę trzeba szukać tej amunicji. To tak trochę lipa. To jest gra o strzelanie, to jest idealnie. Musiałam teraz na pewno z amunicji szukać. Ja bym dzielę. Tak to obecnie wygląda. Fajna muzyka, wszystko, ale z tą amunicją trochę zrobili. To jakiś pistolet. Tak, ja muszę celnie strzelać, bo jak strzelam celnie, to jest kupa. Naprawdę. Nawet nie wiem, jak to wyskoczyć. Chyba tam ja, to już tak jest masakra. Teraz spadnę i się zapytam. Thank you.
No i mam jeden pocisk. Stan Maker jest niedaleko. Wewnątrz tej cytadeli demonów. Zaznaczam ci ją na wyświetlaczu. Jakieś ustawienia pokontrolne, nie wiem, coś, escape, nie. F. Mnie tak zmienia ten, dobra. Nie pamiętam. To jest lipa, opowiem. Zgromadzenie piekielnych kapłanów odbywa się tuż nad tobą. Moje odczyty ukazały windę w środku tego obiektu. Jakąś windę, tutaj piekielne demony, coś. Gdzie? Chciałem się nachylić, żeby... A to idzie kucnąć, chyba. Gdzie mam iść? Tutaj? Taka muzyka, kurde, przerażająca. Szybka podróż. Pozwala na teleportowanie się wyznaczone miejsce na mapie, skorzystać z niej, dodatkowym przedmiotem ukończyć. O, arsenał może. Kodeks, wyzwania. Nic tu nie ma ciekawego więcej. Pokaż szybką podróż. A, możemy się cofnąć do tyłu, dobra. No coś czuję, że to może być kiepsko. Miałem amunicję w ogóle, kurde, 10 do shotguna i 30 do karabinu. To jest jakiś śmiech na sali. Że tu będzie więcej tych demonów niż ja mam amunicji. Gunmaker uczestniczy w tym zebraniu, ale poza swoją domeną. Wydaje się, że jest niezniszczalna. Aktywuję teraz portal. Bo to właśnie ty masz wypełnić moją wolę. Dobra, eksploracja. Coś tu znalazłem, no. Tu w ogóle czterech nie odkryłem, ten nie podniosłem i ja pierdzielę. Tu są jeszcze jakieś nagrody? O kurde. Zapisz i wyjdź, nie wiem. No dobra, kontynuujemy dalej, nie? Kontynuuj grę, tak mi się wydaje, tak będzie najlepiej. Dalej będziemy kontynuować, co tu się dzieje. Dzień zakłady teraz będzie. Portece zakłady. Nie mogę ustalić, gdzie przebywa drugi piekielny kapłan. Twój gwiezdny lokalizator nie ma jednej części. Trzeba to zrobić inaczej.
Myślałem, że celny można sobie wybrać. Właśnie skończyłem przeróbkę twojego miotacza. Płomienny wybuch, gotowy do zatwierdzenia. Ta przeróbka, o co chodzi? Płomienny wybuch? O co tu chodzi w ogóle? R, aby podpalić vloga. Okej. Ło, no pancerze. Ale fajnie. O kurde, nie widziałem, że takie coś jest. A tu co to jest? Samuczyk o kryształach strażnicy. Tak, na wyboru kryształ ser. Użyj kryształ na stałe, zwiększyć swoją maksymalną poziomę pancerza lub amunicji. A, czekaj. A, tu idzie w zdrowie. Tu idzie w amunicję. Tu idzie w zdrowie. O co tu chodzi w ogóle? Nie za bardzo ogarniam. No chyba... Kurde, amunicja mi się przyda na sam początek. To z tą amunicją to jest jakaś porażka, że ja połowę tutaj mienię w ogóle amunicji, nie? Demony opuszczają pancerz szybciej. To chyba wezmę to pierwsze amunicję, później wezmę zdrowie. A to będzie mi pancerz opuszczało szybciej. No to w sumie też to się przyda, nie? Patrząc, to wszystko się przyda. Ale to chyba... To będzie w pancerz. Amunicja pancerz. Amunicja zdrowie. Kurde, nie wiem, który to wybrać. Dopóki masz maksymalny poziom pancerza, każdy jego zebrany fragment dowoduje krwawy cios. Nie, może to najpierw wezmę, nie? A może to? Kurde, nie wiem, to może wezmę, no. Amunicja, bo mnie na początku tej amunicji mam tak mało, że... Portal aktywny i gotowy do użytku. Co, już tu nic więcej nie robimy, już zasuwamy? Kurde, dużo więcej amunicji nie mam tak naprawdę, z tego co tu widzę. Co, zasuwamy do portalu chyba, nie? Bo tu nic więcej nie zrobimy. Chociaż nie, tu są jakieś książki, my pokazuję jeszcze, nie? Czekaj, nie w tą stronę, w drugą chyba. Coś tu pokazuję jeszcze, ale... Kurde, nie wiem, a może już to zabrałem? Chyba już to zabrałem. To w ogóle można przejść do tyłu? Zablokowane jest. Ale pewnie da się przejść tam do tyłu jeszcze. Może jakaś tam misja będzie, że tam z tyłu da się przejść. A może się to zblokuje później, nie wiem. Dobra, wchodzimy do tego portalu. Rodzaje starć. Dobra. Zaczynamy. Idziemy dalej. No i się zaczyna parkour. No to pięknie, już jaki parkour na sam początek. Ale coś czuję, że chyba muszę tutaj dojść. Tu, tutaj, w to. Się wspiąć na to. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Tylko teraz pytanie, gdzie? Tam? Ja przyszłem. To mnie zabija czy coś? Nie wiem, co to jest. No, elegancko. Jeden nabój wykorzystałem już. Kurde, mogę granatem to zrobić w sumie. A ja pierdolę jakiś parkour, jak ja nie cierpię parkourów. Ale w sumie na razie mi dobrze idzie. Więc nie jest źle. Gdzie ja kurde jestem? Ale fajne widoki nawet są, tylko nie wiem czemu taka grafika jest. Im dalej to jest im gorsza. Ale nie wiem czemu tak jest w sumie. Dobra. Znowu zacznę z mapą chodzić, ale widzę, że to chyba będzie jakieś starcie, z tego co tu widzę. I to będzie zwykłe starcie, chyba tak. Ominąłem jakiś przedmiot już? Coś tam ominąłem, zobaczcie, tu już coś na dole było. Kurde, dobra, walić. Kurde, on krótko tylko nie działa ten. O kurde, jeszcze tam. Trzeba szybko się przemieszczać, jak mi się wydaje. Czekaj, wezmę ten airbomb. Ten pancerz mi daje dla tego pancerza. No i elegancko pancerz jest. Dobra, zabity, elegancko. W sumie nie było tak źle. No wiadomo, im będę mocniejszy, tym mi się wydaje, że łatwiej, nie? Też tak nie jestem do końca przekonany. To też coś będzie? Coś tu, też się coś odpierdzieli zaraz. Co to jest? Krwawy cios, od stuki. Krwawy cios to atak wręcz zadający potrafienie dodatkowe obrażenia. To był sobie z opinia wskaźniku krwawy ciosu. O kurde. Tylko inną rzecz zablokowałem, krwawy cios. Ej, fajne to jest, są coraz więcej rzeczy teraz zablokowanych. Jeszcze pewnie je można ulepszyć. A widzę, że tam z tyłu jest życie za mną. Tutaj jest życie jakieś. Kurde, jak tam wyjść? Chyba się nie da. Znowu jakieś pułapki. No i oczywiście. Co? Musiałem gdzieś wejść w to. Ciągle zawsze chodzę w to. Co to jest? Runy powołałem twoje umiejętności. A to runy to jak ty poprzedniej. Co tu mamy? Aha, tu możemy nawet wybrać swoją runę. Dobra, o co tu chodzi? Szybsze konanowanie zabójstwa. Zabójstwo chwały możliwe są na odległości. Po zabójstwie chwały będzie szybciej biec. Przetoczyć się ten cios na chwilę zwolni. Odnawia się śmierci. Przetoczyć się ten cios zwolni, dają ci szansę. To jest fajne w sumie. To by się do parkoura przyda. To też jest fajne.
co wziąć, kurde. Wydłuża czas oszumienia, to też się przyda, nie? To może się przydać. Jak to czytam, Indian? O kurde, jeszcze więcej tych... Aha, to możemy tylko 3 runy się wyposażyć. Będziemy zmienić te runy, jak będzie jakiś parkour, to będzie trzeba wziąć tą runę, bo to jest do zręcznościowego, tak mi się wydaje. Kurde, tam jeszcze coś jest, nie wiem jak to wejść. O. Chyba tak. Jest, się wzięty. Elegancko. Coś tu jeszcze jest? Chyba nie ma. Teraz schodzimy na dół. Też jakiś park na dole widzę. Też się przyda. Zabity elegancko. Trzeba dobrze przyklikać te przyciski. W sumie nie było aż tak źle. Coś tu jest? Teraz sobie przejdziemy do koła. Nic nie ma. Tu na środku chodzić to jest masakra, nie? Jeśli na środku był, to czekaj, mi się to wszystko naładuje, bo się dosyć długo mi to wszystko się ładuje, więc może się nie naładuje. Nie no, naładuje się, ale trzeba poczekać chwilę. A już się R-ka naładowała, R-ka się szybko rozładuje. Tu coś jest u góry. Kurde, coś tu było. To jest gdzieś... Gdzieś nad tym. Kurde, jak tam wejść teraz? O kurde, nie będzie łatwo, dobra, ja to nie idę, że znowu jakiś porównany park. Widzę, że te domony sam tam przyszły. Coraz mniej mam amunicji, tak widzę teraz. Zaszczędzę tą amunicję na spokojnie. Wiem jak go pokonać, żeby po prostu strzelę. Trochę lipa. A będziemy atakował, to wtedy... Jeszcze tamten.
punkty broni. Nie wiem, o co to chodzi. Ukończ wszystkim starcie misja, zdobyć punkty broni z śledzi. Dobra, no. A, mogę ulepszyć je. Sobie. Ale co mam ulepszyć? Bomba przylepna? Szybkość przeładowania, bo przylepnym wzrasta. Kurde, tak trochę... Wiecie. No dobra, to co, wezmę to. Wszystko ulepszam sobie. Zbieram sobie tutaj wszystkie rzeczy. Można chyba skoczyć do góry, ale... A, które wyżej. A to można zejść na dół? Coś tu jest? A, pancerz tu był. No warto wszystko to przeszukać, bo zaś się człowiek orientuje, że coś tu jeszcze było. No i tam jest znowu jakaś książka czy coś i znowu jej nie mogę tam dostać. Sorry, że tak co chwilę tą mapę wyłączam, ale to jest ciekawe dosyć. To chyba można pójść po tą książkę. Ale tam się dojdzie, chyba się tam nie dojdzie. To jest jakby tu nade mną. Pytanie, jak tam wyjść. Czy ja tam doskoczę? Masakra. Jak to wygląda w ogóle? Idę. Coś czuję, że będzie ciężko tam. Znowu jakieś pojebane parkury. A więc coś ten Doom Eternal mi się nie podał pod względem parkurów. Ja nie lubię parkurów. Jak wiecie, w Minecraftie nie lubię ogólnie, nie lubię parkurów. Pod tym względem mi się tutaj strasznie to nie podoba. Ale widzę, że tu jest park. To już taki wiecie. Tu też jest tak samo. Kurde, ja nie dojdę tam, no. To tak wyglądało, bym miał tam skoczyć. Znaczy tu się. Nie, czekaj, tu? To wyglądało, bym miał tutaj przeskoczyć gdzieś. A tam jest to przeskoczenie, widzicie? Tylko tam, żeby się złapać. Nie, tam się nie złapie chyba. Ej, złapałem się. O kurde, ale naprawdę, to fuksem, nie? Klikałem cały czas E. Znowu jakiś park. Ale czekajcie, bo tam jest ta książka czy coś. Mam to dziadostwo. Dobra, wilko nie tego. Tylko tu na boksie jeszcze gdzieś trzeba iść, żeby ta brama się tam otworzyła. Aha, już tam nie wejdę, dobra. Znowu będę musiał tak klikać. To tyle łatwiej poszło. Czy tam ja mam co, jak mam parku, to całe ręce skrócone, wiecie? Nie mam co tu chodzić. No, widzę jakiś pancerz, fajnie. Ale to chyba nie o pancerz chodziło. Jak mi się wydaje. Nie wiadomo, co jest tam jeszcze. A, tu nic nie ma chyba. Jest to wyjście, to jest pancerz, a tu jest to. Dobra. Trzeba to zniszczyć, czy co? No to się wypierdzieli, jak ja to zniszczę. No chyba was pogrzało w tym momencie. Tu na ściance coś jest. W tej jednej ściance. Dobra, muszę wskoczyć chyba na to. Muszę skoczyć tu, zniszczyć i skoczyć na kolejne. Skoczyć, wziąć sobie tą kładkę tutaj czy coś, zniszczyć,
co? Ty się podniosło to wyżej. Czy co tu się stało w ogóle? Teraz nie ogarniam trochę, czy mam tam to na środku to wziąć, czy co? Użyj. Odskok. Wciśnij lewy shift. Albo odskoczy podczas przemieszczania się walki o kilku ściany z głębokim sprawi, że się... O kurde, zobaczcie, znowu jakiś parkour zamontowany. Oh shit. Ja, ale to w sumie jest fajne nawet. Może mi pomoże podczas tego. Podczas parkoura, wiecie? Nie mam nadzieję. O, już trochę łatwiej mi ten parkour pójdzie teraz. Teraz tak. O kurde, wszystkie przyciski naraz kliknął. Nie, ale jak się jakoś się wspiąłem. Ciekawe co to będzie znowu za walka. Co to będzie w ogóle, nie wiem. Się coś tu zapowiada, że coś tu będzie, nie? Ale no nie wiem. Co tu się może wydarzyć? Z jakiego powodu tutaj jesteś? Nie możesz sobie tego zabrać. A co to jest w ogóle? Król Nawik. Nie możesz sobie tego zabrać. Nie wolno ci zabijać kapłanów. Znasz nasze prawo. Pomimo tego, że wystąpili przeciwko paktowi, nadal w ich żyłach płynie krew strażników. Porywasz się na coś większego, niż jesteś w stanie to sobie wyobrazić. Tak zapisano. Nadszedł czas na to, by odpokutować. Jeśli jednak nie odpuścisz, bez wątpienia sprowadzisz gniew niebios. Zostałeś tutaj sam. I na pewno nie uratujesz ludzkości, bowiem już jej nie ma. Król Nawik rządzi strażnikiem jeden. Przez wiele lat jako jedyny partiacha wojownik wyświęcony obrońcą zrobionych światów strażników. Przedstawiony dziedzictwem wojny lud strażników. Enter w ciśnijce dalej. Ustawicie kasty wojowników godni są drżenie władzy, gdy nadchodzi czas bitwy. Oczekiwano, że król dowodzić będzie z pola walki, a nie z wyższego tronu. Jak zapisano w prawie strażniku, król niezdatny do walki, nie jest zdolny do rządzenia. Przez tysiąclecia strażnicy bronili swojej cywilizacji przez groźbą inwazji ze strony zarówno bestii, jak i ludzi, przekazując ten obowiązek kolejnym pokoleniom, które doskonałe rzemiosło wojenne, nosząc je do rangi wyższej sztuki. Nawet w okresach paktu strażnicy nocy zachowują czujność i rozwijają nowe technologie przydatne podczas podbojów, z których każda kolejna coraz skutecznie pomaga im w zabezpieczeniu ich władzy nad suwerennymi światami. No, ciekawe, nie? O co chodzi z tym wilkiem? Żeby serenie online jest ważne. Jakieś tam wilki, dobra. No, mogę to czytać, a to kurde wiele godzin to zajmie to przeczytania wszystkiego. No fajna historia, ale wyczytać to wszystko to naprawdę. O co tu się stało? Z tego mnie wyrzuciło. Nie wiem dlaczego. Ale jak? Przecież ja jestem na tym. Na Steamie cały czas zalogowany. Chyba, że ze Steama mnie pierdzieliło. Czekajcie, bo ze Steama mnie wyjebało chyba. Ale dobra, gramy dalej. Nie będziemy tutaj nas patrzeć na wyżej. Że zapiszę i ten. Zresztą już pół godziny to ponad gram. Zobaczymy później. To myśmy tam byliśmy. Tam się coś otwarło, tam już widzę jakieś demony, nie? Tam są. Tu wszystko zebrałem? Chyba tak.
Dobra, jak to się robiło? W, spacja, shift, W, spacja, shift, parad i spacja. O kurde, ten ładny parkour jest coraz trudniejszy się robi, muszę to być coraz łatwiej. A co tu chodzi w ogóle? Taką niespodziankę wam to zrobię. Ile razy muszę go uderzyć, żeby go zabić? Nie da się go tak zabić z ręki? Kurde, co jest? Boks. Nie no, chyba go nie zabiję tak z ręki. Czemu mi ta ręka znikła? Na E, co było? Mi znikło to, tylko się pojawiło ten shift. Tylko ja, czekajcie, bo ja czegoś nie rozumiem. Jak to przełączy się teraz z tego shifta na tą rękę? Mam to wyłączone teraz w tym momencie. Ustawienia. Sterowanie. Nie wiem. Przypisany klawiszy Slayera. Tygiel V, piuma, tygiela jeszcze nie mam. Modyfikacja broni to tam ten. G? Może G? G? Nie. Nie mam tej ręki, skoro wiecie o co chodzi, nie? Wtedy klikałem hej, rozpierdalać od razu. Która muszę w taki sposób. Chyba, że to dawi rękach dopiero się ten aktywuje, jak zabije ileś tam osób, chyba tak. Bo to nikogo tu nie widzę tak naprawdę. Jakaś muzyka się tutaj się rozpoczęła, jakby nie wiadomo co miało się dziać. Chcę słychać, żeby ktoś tu był. Naprawdę? O, jest pierwszy jakiś demon. Dobra. Mi się życie w górę dowiedzie tam. Dobra, to pytanie działa mi iść. Zostawić tak jak jest tutaj. Gdzie to mam iść w tą stronę, jak tu wszędzie byłem? Może się cofnąć, o co tu chodzi w ogóle? Może w tamtą stronę mam iść? Tam się coś zdarzyło. Chyba tam. Ale też byłem przecież. Aha, pokazuję, że w drugą stronę, dobra. Tamtą stronę pokazuję, dobra. No, w tą stronę, kurde. Bateria strażników da dodatkową energię twemu statkowi. Niektóre moduły są nieużywane. Znajdując więcej baterii, odblokujesz pełen potencjał stacji dowodzenia. Jeszcze można statek ulepszać, to jest o wiele więcej ulepszeń w tym dumie. Widzę, że tutaj jest sporo tych ulepszeń, dobra.
znowu broń. Ramię plazmowy. Jak się z tego korzysta, te modyfikacje? Aha, to jeszcze się tak. Elegancko. Nie mam więcej broni, to jest lepiej. Mi się przynajmniej wydaje. Czekaj, nie szybko. Elegancko. Biorę wszystkie, rozpierdalam. A to jest nieszybki już, dobra. Gdzie mam teraz iść tam? Co, do góry się da wejść? Wygląda jakby się dało tam. Te, zrobiłem, ale spadłem teraz. Czekajcie, tam jest jakiś ten sekret. Nie, nie mogę tam skończyć. Wygląda jakby się dało tutaj wejść do góry, ale nie potrafię. Co? Tu, który to jeszcze nie wydziela. Chcę ten obszar niezoczyszczony, ten tutaj w góry? Czy tu jest oczyszczony obszar? O co tu chodzi? Jakieś są te portale. Nie wiem, gdzie tu iść właściwie. Na dole coś jeszcze jest, jakiś sekret czy coś. Aha, to. No, tylko też nie wiem, jak tu wejść, nie? Aha, to mnie teleportuje z jednego na drugie miejsce. No, to w sumie nic ciekawego. Tam coś jest, tylko nie wiem, jak tam wejść. O kurde. Dobra, wiecie co? Chyba będziemy kończyć ten odcinek powoli. Może zejdę tu jeszcze na dół, ale muszę się zastanawiać, jak tutaj się tutaj dostać tam. Zobaczę, że tu czegoś nie ma jeszcze, jakiś tych, ale mi to spowalnia. O kurde, poszli. A widzicie, nie mogę teraz doskoczyć tam. Kurde, ile tego jest? Tu coś się zdobyłem, nie wiem co to jest. Automapa. O! Chciałem zakończyć, a tutaj już takie coś jeszcze znalazłem. Mikrorakiety. A może tu? Uderzenie cieplne. Strzelska mi powoduje wytworzenie. Szybko zużywa amunicję, no kurde. Ciężko zdecydować, tyle tego jest, że naprawdę. U
pobliżu znajduje się rdzeń strażnika. Wykorzystaj go, by aktywować mecha i oczyścić sobie drogę. Dodatkowe życie z podniosłem. Dobra. Wiecie co? Fajnie, że tu poszedłem, bo przynajmniej wiedziałem. Tu byłem. Chyba dobrze poszedłem, mi się wydaje. Co to jest? Nie wiem, co to jest. Coś podniosłem, nie wiem co. Dobra. Bo zakończyłem w tym miejscu, tak mi się wydaje. Ten odcinek. Nie będziemy rozwalać jeszcze tego. Nie wiem, czy to da się w ogóle zapisać to jakoś. Ciśnie P, aby przejść do trybu online. Logowanie do Bethesda. Nie wiem, czemu się wyłączyło po prostu ze Steama. Dobra. Połączyło się, połączyło. Dobra. Chyba zakończymy w tym miejscu. Dobra, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Dzięki, na razie, cześć, papatki, pa.